Szczęść Boże, witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj znajdujemy się na chórze. Jest to miejsce przede wszystkim do sprawowania liturgii godzin oraz miejsce przeznaczone dla zespołów śpiewaczych, takich jak schola, chór oraz miejsce dla organisty. Organy są jedynym liturgicznym instrumentem muzycznym. Dzwony mają nam przypominać o tym, że Chrystus zmartwychwstał. Wzywają nas na niedzielną Eucharystię, bądź towarzyszą nam podczas uroczystych procesji Bożego Ciała lub rezurekcji. Każdy z dzwonów ma swojego świętego patrona, na przykład świętego Jana Marii Wianeya, świętego Wincentego Palottiego, bądź błogosławionej Elżbiety Sanny. I to tyle. Dzięki Wam za Wasz poświęcony czas. Pamiętajcie o lajkowaniu i subskrybowaniu oraz o komentarzach z Waszymi propozycjami na kolejne odcinki Liturgii od Zakrystii. Szczęść Boże i do zobaczenia!